Pierwsza kaplica po prawej stronie od wejścia to kaplica wyzwolenia narodu polskiego, zwana po prostu Kaplicą Polską. Każde prawdziwe wyzwolenie człowieka ma swoje korzenie w odkupieniu, które Bóg Ojciec zdziałał w Jezusie Chrystusie i które jest nam udzielane przez Ducha Świętego. Historia w swoich wydarzeniach jest czasami tak okrutna i pełna agresji, zła i przemocy, że wydaje się, że to dzieło Chrystusa pogrąża się w złu. I wtedy może się zdarzyć, że wiara wierzących słabnie, że nie będziemy już mogli patrzeć na Chrystusa, ponieważ zło, grzech i śmierć zdają się wkraczać pomiędzy nas a Chrystusa. To tutaj spotyka nas ostatni tekst Biblii, Apokalipsa świętego Jana, która pokazuje nam, jak odczytywać to, co dzieje się i co może się wydarzyć w przyszłości. Święty Jan, językiem obrazów liturgicznych, potwierdza ten klucz do zrozumienia historii, tego, co jest jej wypełnieniem. My, chrześcijanie, patrzymy na to, co się dzieje, zaczynając od uprzywilejowanego punktu widzenia, jakim jest koniec wszystkiego, jego wypełnienie. Etimazia, po grecku przygotowanie, to ikonograficzny temat, który przedstawia pusty tron, przygotowany na paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, aby ostatecznie położyć kres złu i zatriumfować na odnowionej ziemi. To tron, na którym zwykle umieszczone są poduszka, a na niej krzyż, księga, gołębica, czy nawet płaszcz sędziego, który nawiązuje do boskiego sądu na końcu czasów. Na środkowej mozaice widzimy zatem tron, a na nim księgę, w której możemy dopatrzeć się też kształtu gołębicy, a więc Ducha Świętego. Księga odwołuje nas do Słowa. Słowo to Logos, a więc Syn Boży. To Jego tron. Choćby się wydawało inaczej, to światem nie rządzą siły polityczne, masoneria czy zło, ale wcielone Słowo. Świat jest prowadzony przez Ducha Świętego, przez życie Boże w nas, które my rozumiemy jako opatrzność. Do tronu w geście wstawienniczym Deisis zbliżają się dwie ważne osoby. Stefan kardynał Wyszyński i błogosławiony męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko, jako kluczowe postacie wyzwolenia od ucisku ateistycznej dyktatury. Wskazując na tron, nie tylko wskazują na ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem, ale też nadają mu sens swojego własnego życia. W sobie samym doświadczyli zwycięstwa Chrystusa, dlatego tak jak wtedy, tak i teraz stawiają się za nami przed Bożym tronem. Stoją zdecydowani i pewni, że tam jest klucz do zwycięstwa, że trzeba tylko czekać i nie dać się rozproszyć. Świat oferuje tyle rzeczy, tyle dróg, ale musimy pozostać w Chrystusie, bo tylko od Niego przyjdzie wybawienie.